Thank you.
1300 metrów przewyższenia. Przejdziecie przez trzy najdłuższe szczyty. Mamy nadzieję, że spotkamy się z wami już za 28 godzin, a może nawet szybciej, na mecie w Wałbrzychu. Powodzenia, przyjemności. Skręcacie w prawo, potem w lewo, potem znowu w prawo. I idziecie tak. Powodzenia. Widzimy się z wami już w tym Hełmiec. Potrójna korona Wałbrzyska 2023. Czas start. Wyruszamy standardowo spod Akwazdroju. Nie pokazuję, co jest za mną, bo jestem na samym końcu, bo tak późno wszedłem do tej strefy startu. No i ruszamy oczywiście na Chełmiec, ale nie o 8 rano, tylko o 8 wieczorem. Taka to zmiana w tym schemacie tej trasy. Więc te odcinki, które w nocy pokonywaliśmy, będziemy pokonywać w dzień i odwrotnie. Znowu te prawie 80 km nas czeka tej morderczej trasy. Chociaż w sumie, czy ona taka mordercza, tak jak zawsze mówiłem, Morlicka, nie wiem, czy bardziej. Także Chełmiec przed nami. No i w drogę i zobaczymy, co tam przed nami. Oczywiście standardowo widać z ulicy Piasta to strome zbocze, którym się podchodzi. 300 metrów na kilometrze w górę. Miłego oglądania. Bur. Jesteśmy na pięterku pomiędzy jedną strumizną a drugą, ale jako że dwukrotnie na Wałbrzyskie tym niebieskim wchodziłem do końca, więc sobie chyba tutaj pozwolę tym zielonym szlakiem obejść, co jest dozwolone w regulaminie. Wydłuży to trasę o pół kilometra, ale stromizna będzie mniejsza tam później. Chociaż też nie taka mała, bo tam na 600 metrach też ponad 100 będzie trzeba zrobić. No to jest właśnie to miejsce. Ta stromizna po skałce może być troszeczkę za torów, więc ja obchodzę tutaj tym zielonym. Znaczy zielonym, do zielonego tam się później dochodzi, zdaje się. Dobra, nie ma co tracić czasu. Tym razem bardziej rekreacyjnie.
gospody, siostry, jeszcze dostatek będzie. Tam są ci ludziska dzielni. Dalej, nie? No rzucę kilometr do tej. Dobra. Jest zamglony, więc. Stepanie. Wcale nie jest łagodniejszy. Pierwszy punkt kontrolny. Szczyt Chełmca. Najwyższy szczyt Gór Wałbrzyskich. Oddechu złapać, oddechu. I ruszam dalej. Ok, pierwszy punkt kontrolny, Chełmiec. Zdjęcie zrobione. Pieczątki nie biorę, bo nie chcę się w kolejce stać. No i ruszam teraz wraz ze zwartą grupą do Boguszowa. Parę kilometrów, tym razem w dół do Rosochatki. Stromizna, potem już będzie trochę łagodniej. Także w dół. Teraz już nie mam. Oto chwila stromizny do Rosochatki. Potem będzie już łagodniej. Rosochatka. Ciemnica absolutna. W takim Boże. Jeszcze nie jest całkiem ciemno, ale przez taki bór się idzie. No i ciemno to już praktycznie będzie chyba jak do Boguszowa będę dochodził. Niebo jest takie, kurczę, bym powiedział, lekko niebieskawe nawet. Ale szczyt Chełmca, jak widzieliście, był w chmurach dość mocno. Aczkolwiek myślałem, że przez to będzie trochę chłodniej na górze. No ale tam jak się szło na Chełmiec pomiędzy na tym jednym półpiętrze, że tak powiem, to całkiem konkretnie zaczęło podwiewać. Ostatecznie sobie czapę założyłem. Też ze względu, że coś mnie tam w ciągu dnia miałem wrażenie leciutko łapało, więc wolę trochę dmuchać na zimne. I się zabezpieczyć przed wiatrem. No, tym borem do Boguszowa. Powoli wychodzimy z Boguszowa Gorcz. Idziemy na razie w kierunku stacji kolejowej. Tam już na wprost widać masyw dzikowca, na który będziemy podchodzić. Konkretniej na Sokółkę. I tam będzie zmiana trasy, tam będzie inaczej. I to przez spory kawałek. Wcześniej było dojście do Lesistej Wielkiej, zejście tam do Kowalowej, asfaltem do Sokołowska,
Krakowie, do Andrzejówki, na Walikurę i do Szpiczaka. A tutaj będziemy zupełnie inaczej, bo schodzimy do Unisławia Śląskiego, żeby wejść na Stożek Wielki, tam do Sokołowska, no i przez Włostowo do Waligury od drugiej strony. I też od drugiej strony do tego dojściowego szlaku na Ruprechticzki Szpiczak. No, ale na razie wychodzimy z Bogoszowa. W Żabce tłumy były, jak zawsze zresztą, na uzupełnianie elektrolitów się niektórzy zdecydowali. Parę spotkań, znajomych twarzy. Także pozdrawiam górali z Bielska. Zna was cała Polska. No, a ja jako ten niskopienny, że tak powiem, góral, Katowice to praktycznie pod Beskidzie, powiedziałem, zmierzam dalej w kierunku stacji, no a potem już w kolejne góry. Bogusław Gorce Station, budynek tegoż dworca. Ciężko złapać ostrość czasami, kurczę. O Jezu, ale błoto oczywiście, standardowo. Ach, początek nagrywania, to się włazi w błoto. No, podchodzimy pod dzikowiec. Dzikowiec mały, później dzikowiec duży. No a z punktem kulminacyjnym, czyli Sokółką, na której tym razem nie ma punktu kontrolnego, więc trochę inaczej niż w poprzednich latach. No a później zejście do Unisławia. Do podejścia pod Sokółkę 250 metrów na 2,9 km. Tam od któregoś miejsca jak mierzyłem. Więc kawałeczek podejścia będzie, ale takiego systematycznego to z tych łagodniejszych górek na trasie. Wyłączam się, bo tu się zaraz podtopię. Tak jest na dzikowcu. Fajnie, co nie? Prawie nic nie widać. Jedynie jakieś postaci tam tajemnicze gdzieś majaczą w mleku. Tutaj niegdyś był drugi punkt kontrolny. Tym razem zrezygnowali, ale po tej strumiźnie dwie minutki można sobie dychnąć. No i za chwilę zejście. Sokółka. No i wkraczamy na nowe tory. Idę do miejsca, które
Nazywa się Unisław Śląski Tory. Zielony szlak do Unisławia właśnie. I teraz aż do podejścia na Szpiczak będziemy podążać. Oprócz Waligóry oczywiście. No, czyli może do Waligóry, tak powiedzmy sobie, nowym szlakiem z Potrójnej Korony Wałbrzyskiej. Więc kilkanaście dobrych kilometrów teraz będzie nowe i też w dużej mierze dla mnie nowe. To znaczy to zejście do Unisławia, później żółtym szlakiem schodziłem ze Stożka raz, ale później zejście do Sokołowska ze Stożka również jest mi nieznane. Więc trochę nowości. Też to obejście na Chełmiec było dla mnie pierwszorazowe. Tu systematyczne zejście na 2 km ponad tylko 133 w dół, więc trochę łagodniej niż to ostre podejście na Dzikowiec, na Sokółkę. Z tego Dzikowca też tam do przełęczy pod Sokółką było bardzo ostre zejście. No i to jest właśnie specyfika Potrójnej Korony Wałbrzyskiej. Unisław. 300 metrów raczej tutaj teraz tym asfaltem. Tam już widać światełka. To już ludzie podchodzą na Stożek. Drugi Stożek w ciągu tygodnia. Tydzień temu byłem w sobotę na Stożku, też wielkim, oczywiście w Beskidzie Śląskim. No i zaczyna się Chełmiec numer 2 na 800 metrach, chyba z 270 w górę, czyli tak praktycznie jakby na kilometrze 300, czyli tak jak na Chełmiec. No idziemy, byle do szczytu. Stożek wielki, drugi punkt kontrolny. Tak. No i co, przeszedłeś spokojnie? No, ona no, spokojnie. Dobra. Idziemy. Trzeci punkt kontrolny. Leśne źródełko. Pod Włostową. Czas na zupkę. Po półgodzinnym postoju czas na Włostową, która będzie taka trudna jak zamazany obraz był, a może taka prosta jak się odmazał.
tej oto trawce na Żylecie był pomór, ale to było już po 50 km praktycznie. Jest takie wypłaszczenie i za chwilę ostre podejście na szczyt. Ległoby się, gdyby był dzień. Panie, co to było? Co to było? No mam cię. Cholera jedna. No i słuchawa. Trzecia z trzech. Pip, pip. Ja pierdykam. To jest masakra. Rozdroże podwali górą. No i poprzednio żeśmy szli chyba tam albo tam. No a teraz na wali górę będziemy się kierować. Jest taka to zmiana trasy. Słoneczko pięknie zaczyna rozświetlać góry, a my jesteśmy prawie na Szpiczaku, już na górze Ruprechticzki. Szpiczak osiągnięty. Teraz wędrujemy na Płoniec. Potem też będzie Góra Płoniec. Takie dwie górki. Płoniec i Góra Płoniec. Do odbicia z zielonego szlaku na taką bezszlakową drogę 4 km i tam już do drugiego punktu żywieniowego przy kamykach, przy kamieniołomie będziemy się kierować. Tam do tego miejsca jakieś 6 km. Wedle opinii tutaj ludzi to jest po prostu trasa, jest tak dowalona w tym roku, jest trudniejsza niż rok temu na bank. Masakra. Thank you.
specjalne oznakowania na nieszlakowej drodze, żeby tam na wprost nie pójść potrójnej korony. Kilometr do kamyków, do drugiego punktu odżywczego. Kurczę, drugi punkt odżywczy po 12 godzinach drogi. No. Oto piękny widok. Może nie tak piękny jak rok temu, gdy była tu kiełbaska. Teraz jest buła. Ale i tak odpoczynek musi być pół godzinki. Punkt kontrolny numer ileś. Odżywczy numer 2. Kamyki. Bo to Osówka, ten Riza i parę innych. Cały taki rejon jest. A to jeziorko pod tutaj tymi urwiskami. Wyruszyłem z kamyków. Ruszam dalej. Do Głuszycy. Następny punkt kontrolny za niecałe 12 km. No 35 km ponad przebyte i powiem szczerze, to jest po prostu jakiś obłęd, co nam zaserwowali w pierwszej fazie do 29 km. Chełmiec, Dzikowiec z Sokółką, Stożek, Włostowa z Suchawą i Kostrzyną, ten Ruprechticzki, Szpiczak. To jest po prostu zmiana w porównaniu z zeszłoroczną trasą i tą jeszcze poprzednią. I takiego hardkoru to nie było dawno. Nie wiem, jakie są statystyki, oczywiście wiadomo, po końcu będą opublikowane, ale myślę, że sporo osób już poległo. Już. Natomiast trasa po prostu była mega męcząca. Jeżeli chodzi o moją formę, powiedzmy taka typowa forma zmęczeniowa, mimo tego hardkoru, jest całkiem niezła. No ale odbija się to, kurczę, po prostu na różnych bólach, kurczę, tu jakieś skurcze, tu jakieś kolanko i tak dalej. Okresowo mnie tam coś łapie, ale potem jak się tam trochę pochodzi, trochę tam coś z tym zrobi, to jest ok. Więc idę dalej, niedługo półmetek, ale z limitem to ja będę walczył. Nie ma opcji, żebym ja był jakoś tam super wcześnie, więc myślę, że końcówka to raczej będzie próba zmieszczenia się w limicie. Czytaj jakieś przyspieszenia. Oczywiście, jeżeli w ogóle będę w stanie wysiłkowo to zrobić. No. Także naprawdę trasa jest przekonkretna. Teraz przeklinam organizatorów. Natomiast pewnie jak to się skończy, no to ci, którzy ukończą, będą bardzo, bardzo zadowoleni. Także trzymajcie kciuki dalej. Ja dochodzę do Głuszycy. Jest piękny dzień. Co prawda są jakieś tam w prognozach deszcze, ale na razie jest ciepło, ptaszki śpiewają, więc nic, tylko się wyrypywać. Głuszyca.
Lepik otwarty. Jest pół do czwartej. Nie. Za chwilę będzie w pół do dziesiątej, ale... Ale sklepik otwarty, panie. Idziemy dokupić pićka. O, panie. Tego mi było trzeba. Na granicy Głuszyc, górnej i dolnej. I chyba przed tym kościołem trzeba skręcić, bo ostatnio tu się zastanawiałem, no ale tu nie. Tu nie ma nic, chyba że tam jest drugi kościół. No i dalsza droga w kierunku Osówki. Z Głuszycy wychodzimy. Gdzieś tu niedługo, kurczę, jest te kolce i start tej małej potrójnej korony. Ciekawe gdzie to dokładnie, ale chyba raczej wystartują przed moim dotarciem tam. Myślałem, że będę przed, ja przed nimi, ale jednak specyfika tej trasy, więc zobaczymy, na ile ja będę mógł kogoś tam z różowej fali dogonić. Ale oni świezi, oni wyspani, oni nie mają w nogach tego, co tutaj my wszyscy, żółtej i niebieskiej. No więc zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. A to ci dopiero. A tutaj. Dobra. O, to widoczki. Z centralną Borową, która gdzieś tam daleko, a my się jeszcze od niej oddalamy po to, żeby się na niej znaleźć na 8-9 km przed końcem. I panorama Łuszycy, Jedliny. Tutaj był start małej trasy. Tu pani właśnie jedna, która na małej trasie spóźniła się, więc nie może wystartować. My będziemy zaraz różowy gonić. No i już na czarnym szlaku nad Osówką będziemy, nad kompleksem będziemy przechodzić. I teraz mamy tak 2 km do skrzyżowania z czerwonym szlakiem z GSS-em. I bardzo mnie cieszy, że idziemy tutaj w dzień, a nie w nocy, bo tak jak mówiłem ostatnio, ten fragment później do rzeczki czerwonego szlaku jest naprawdę niezwykle malowniczy. Myśmy go pokonywali bardzo późno. Nie wiem o której, kurczę. W sumie to teraz to mi się już trochę to wszystko miesza, ale myślę, że koło północy albo przed północą. Ja chyba to było 23 gdzieś. No i mało co było widać. Natomiast teraz, mimo że jest trochę zachmurzenie, to będzie można te piękne widoki pooglądać. Także do czerwonego szlaku, no i później już do rzeczki, do kolejnego punktu odżywczego, i to będzie już tuż przed podejściem na Wielką Sowę. Kasyno. I te ruiny, których tak w nocy nie było widać. Jakieś schody, jakieś wejścia. Brubar. Był nocny filmik z tego miejsca, wzdłuż tego płotka, na tej ścieżce. Już tam powoli widzę Wielką Sowę. Grządki. Tutaj miałem postój przy tych tabliczkach. Tu czerwony szlak łączy się z czarnym. Grządki, wioseczka.
No i tutaj się, tu się skręca. Tu się idzie czerwonym szlakiem teraz do rzeczki w stronę czego? Rzeczki. Kich od losu polega na tym, że jakby w drugą stronę skręcić i pójść czerwonym szlakiem, to za kilometr dochodzi się do rozdroża pod Moszną, czyli miejsca, na którym będziemy na tej trasie dalej, tylko kilkanaście kilometrów dalej, ponieważ to jest już za punktem odżywczym w Walimiu, no i to podejście właśnie tam do tego rozdroża pod Moszną. Ale nie, my musimy wszystko robić naokoło. To też udajemy się w stronę Wielkiej Soby. A tak w sumie, to skoro ja byłem na starcie tej małej potrójnej korony o godzinie 10:03, czyli 3 minuty po starcie, i gdzieś tam z 300 metrów dalej widziałem po prostu ogon tej wycieczki, no to właśnie przed chwilą też widziałem Państwa, którzy tu sobie rekreacyjnie idą, i mówią, że minęła go ich chmara 200 osób. I oni po prostu te 200 osób będą w rzeczce na punkcie odżywczym, jak ja tam będę, więc po prostu będzie tam tłum. Ale nie przeszkadza mi to w żadnym stopniu. To nie jest taki tłum, jak nie lubi się w schroniskach i tak dalej. Turbacz. Ktoś, kto śledził moje relacje na Facebooku ze szlaku Brzeźnica Kacin z 1 maja na Turbaczu, ten wie. No, tutaj to jest trochę inna sytuacja, bo i tak szybko przecież będzie się dało do Drożdżówki dostać. No i ten odpoczynek będzie trzeba, tak jak mówiłem, gdzieś tam uskutecznić. Proszę, Wielka Sowa z wieżą. Trzeci szczyt korony gór Polski, na którym będziemy. Sierpnica, stamtąd żeśmy przychodzili 2 lata temu, czy rok temu? Kurczę, 2 lata temu. Sierpnica, Bartnica, tym asfaltem żeśmy tam przychodzili i później żeśmy się przemierzali właśnie tam. Teraz przychodzę stamtąd czerwonym szlakiem. Sowa. Godzina 12:06, punkt kontrolny, rzeczka, ale namiocik fajny. Co tu będzie? Będzie drożdżowa. Cześć. Dzień dobry. Częstuję się jak najbardziej. 316 jestem i drożdżóweczka jest. I leżaczek, kurczę.
Pięknie. Tylko, że to za chwilę zacznie padać, no niestety. Niestety po leżaczkach pozostało tylko wspomnienie, ponieważ deszcz jakiś tutaj zaczął padać. Nawet się wzmógł trochę, taki drobny, ale jest. Więc trzeba coś pokombinować teraz, kurczę, z zabezpieczeniem. No. O, lepsze. A jak czytałem tę historię, to... Schronisko Orla. I schronisko sowa. Jak widać, zafoliowane okna. Nie ma opcji. Engelbaude. Poczekamy na resztę. Może na to, ale na smoga chyba to też. Ale możesz tym zawsze oprzeć ludzką. Na wielką sobie. Jakieś wycieczki. No, ale już do szczytu niedaleko. Kilometr. Także tam przewyższenie bardzo, bardzo takie delikatne. Na kilometrze 200, 130 metrów. Dobry. No, ani nie odpowiedział. No i inne zupełnie to jest podejście niż na te górki wcześniejsze. Systematyczne, oczywiście troszkę męczące, ale naprawdę takie 1,2 km ze 137 metrami przewyższenia, to jak nie przymierzając z górnej kolejki stacji liniowej Chantoria, kolejki linowej do szczytu. Więc taki bym powiedział spacerek. I dużo ludzi oczywiście rekreacyjnie sobie idzie. Wieża w remoncie, ale już za chyba miesiąc wielkie otwarcie. Po długim, długim czasie. Oto ludzisko z potrójnej korony, sowa, wieża, wiatki, ale nie, jeszcze nie wiatki. Pieczątka, 5 minut postoju i dalszą drogę w dół. Troszkę nam się rozpadało. Kurka woda. Ile się tu zacznie taka stromizna, taką wąską ścieżką, to pamiętam, wymagająca, ale do Walimia już tylko kilometr z kawałkiem, tam do asfaltu. No a potem oczywiście już droga do kościoła na punkt odżywczy. Kilometr do kiełbaski, lo 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 lo. Kilometr do kiełbaski, lo 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 lo. O rany.
ale muszę powiedzieć, że jednak odbiór w nocy, a w dzień jest inny. Na przykład zejścia z Wielkiej Sowy do Walimia żółtym szlakiem. I nawet nie mówię o tym momencie tam płaskim do Małej Sowy, bo to powiedzmy nie jest nic tam szczególnego, ale ogólnie z całej Wielkiej Sowy do Walimia trzeba obniżyć wysokość o ponad 500 metrów, z czego właśnie tak naprawdę nie robi się tego na tych 4,5 km, tylko pewnie na, nie wiem, 2,5 albo i 2, więc stromizna jest wyraźna, a jednak w nocy no to zejście wydawało się bardzo takie niewdzięczne, bym powiedział. A teraz, nawet mimo tego ulewnego deszczu, chociaż akurat jak już na tym schodzeniu nie padało, to samo to zejście, no oczywiście jest wymagające, ale już nie aż takie upierdliwe, jak to było w nocy. Także perspektywa tej nocnej wędrówki i dziennej, bardzo fajnie, że organizatorzy odwrócili, że tak powiem, ten rytm tej wyrypy i mogliśmy się przekonać, jak to jest właśnie wchodzić na przykład w nocy na te najtrudniejsze szczyty. No. I myślę, że noc dała tutaj, że tak powiem, plusa pewnego temu, bo nie było gorąco, nie padało, chociaż to akurat nie jest atrybut nocy, ale też nie padało, było tak przyjemnie chłodno. Więc no, można powiedzieć, jak mawiał klasyk, same plusy i zero minusów. Walim. Jeden kościół, ale to nie ten, tylko mam iść do drugiego. Podobno to jest ta sama parafia, tak w ogóle, co ciekawe. Ksiądz Dominik udostępnił znowu miejsce tam za kościołem, więc będziemy mogli się posilać. W zasadzie większość to się już posiliła. A to kościół. Ja też lubię lody, ale bardziej lubię kiełbaskę. Dzień dobry. Muszę to nagrać, co tu się dzieje. O. Zadam kiełbaska? No oczywiście. Na końcu ma nową motywację. Proszę bardzo. Postój. No i trzeba iść.
podejście na rozdroże pod Mocną i dalsza droga gdzieś tam. Przestało chwilowo padać. Oby ta chwila była jak najdłuższa. Zdejmuję i zakładam pelerynę. Jak zdejmuję, to zaczyna lać, a jak zakładam, to przestaje lać i tak w kółko. No szku... Nie wiem, co z tym szlakiem, ale uważam, że zupełnie bezsensownie wszedłem na włodarz zamiast go trawersować, bo nie zauważyłem jakiegoś tam skrętu. Przecież na włodarz się nigdy nie wchodziło na szczyt, mimo że tutaj też jest zaznaczony szlak, tak w ogóle, więc nie wiem, czy to zmiana przebiegu szlaku, no ale bezsensowne zrobienie wysokości, nikomu niepotrzebne. Oto ludki, które najprawdopodobniej poszły trawersą, ale dobra, już nieważne, pogadza się, słońce znowu. Więc miejmy nadzieję, że już te zlerki się po prostu skończą i będziemy mogli normalnie iść. Pokazują górki, zaraz gdzieś się odsłoni ta Borowa, pięknie stąd widoczna. Krajobraz po ulewach. Wiatka na przełęczy marcowej zaworkowana. Ciekawe, czy to jakaś ochrona. Nie no, da się tam spokojnie wejść, więc pewnie ochrona przed może deszczami czy czym. Czas jest stykowy, z lekkim plusem, ale no kurczę, ten plus będzie trzeba wykorzystać na odpoczynki. To oznacza, że nadal wypadałoby ponadrabiać trochę tych, może nie kilometrów, ale setek metrów. Co tutaj jeszcze mogę zrobić? No ale potem przełęcz pod Wawrzyniakiem i na Jołowiec podejście. Oj, no tam, to tam zupełnie nie, kurczę. I na zejściu z Borowej również, więc tam to może będzie chodziło o to, żeby za bardzo nie tracić tego czasu. No, ale kalkulacja no musi być. No. Mam jeszcze 6,5 godziny czasu. W sumie za chwilę, za kilkadziesiąt minut dojdę do Jedlinki pałacu. Kurczę, tam się grzmi ciągle. No. Oby to po prostu już tutaj nie dotarło, bo to, tych kilka zlewek, których było, no to, to nie za bardzo, no. Rozpętała się potworna ulewa. Potworna. Momentalnie przemokłem do suchej nitki. Dochodzę do Jedliny i szybko do Jedlinki będę szedł, ale to chyba koniec, bo to się mija z celem. Jeszcze gdybym miał większy zapas czasowy, to bym po prostu to pewnie przeczekał, ale nie mam, więc w takich warunkach to jest po prostu ekstremum ekstremów. Także nie zdziwię się, jak osoby, które są w Jedlince teraz, po prostu też zrezygnują z tego, jak również i te, które gdzieś tam zaczęły podchodzenie pod tamtego Wawrzyniaka.
pewnie się będą wycofywać, no. Armagedon. Prawdziwy Armagedon. Co tutaj się dzieje? Droga asfaltowa po prostu płynie. Ja wchodzę do Jedliny. Dochodzę do Jedlinki. Padać przestało, ale grzmi cały czas. Niby tam się przejaśnia, ale nie. Trzeba być odpowiedzialnym. Więc w tym miejscu na punkcie kontrolnym kończy się moja potrójna korona. Wałbrzyska. Zaskoczenie. Przełęcz pod Wawrzyniakiem. Już niedługo. Idę dalej. Dlaczego? O tym wkrótce. To jest tak jak w grze komputerowej. Przeszkody na trasie. Jakby mało było. No, ale da się tam łatwo przejść. No i na jałowiec. Znowu słońce. Ta pogoda jest chora. Dzisiaj. Zbyt mocno do serca wziął sobie powiedzenie, że po burzy zawsze jest słońce. Ponieważ to się zdarzyło dzisiaj kilkukrotnie. No ja to ostre podejście mam ze sobą. Teraz będę systematycznie gdzieś tam na ten jałowiec wchodził. Potem Jedliniec, Jałowiec Mały. Albo Jedliniec, co tu był. Cholercia to wie. Mylą mi się te górki zawsze. No i powoli będę zmierzał ku Borowej. Borowej, z której zejście czarnym szlakiem po tych obfitych opadach zakrawa o nieodpowiedzialność. Zobaczę po prostu, jak będzie. Aż razi wręcz. Jałowiec. Załapujecie się. Oto moi widzowie wierni. Równo doba marszu. I taki piękny widoczek. Thank you.
Kurwa, przede mną zaraz ostre podejście na szczyt. Klasyk zborowej. Owiane złą sławą zejście zborowej. Ściana płaczu zaliczona. Dokładnie 21:40 chciałem tu być. No i teraz po prostu jest wyścig z czasem. 8 km. I 2:20. Oczywiście dla tych, co szybko chodzą, nie jest to problem. Natomiast przy tym zmęczeniu to jednak będzie duży wysiłek. Także teraz czerwony szlak trawersujący Kozły, Wołowce. No i potem będzie zejście już do uliczki w Wałbrzychu. We Wałbrzychu. Chełmiec. Od którego wczoraj zaczynaliśmy. Dobę temu tam byłem z kawałkiem. Później zejście to do Boguszowa. Piękny widok. Chwilę odpoczynku i na niedźwiadki. metrów, 20 minut do końca. Mamy to, proszę Państwa. Będzie sukces. Naprawdę potężny. Zważywszy na to, że chciałem zrezygnować, ale patrząc na całą specyfikę tej wyrypy, najtrudniejsza wyrypa w moim życiu. Była po prostu ekstremalna w każdym kontekście. Do mety przy hali lekkoatletycznej. Do mety. Na szczęście nie w harcówce. Tam by trzeba było podejść. Meta. Dobra, idziemy się weryfikować. Thank you.
No i cóż można by rzec, 79 km przebytych na potrójnej koronie wałbrzyskiej. Najtrudniejsza korona w moim życiu, no to mówię, nie było ich za dużo, było ich kilkanaście, ale ach, to naprawdę zapisze się, że tak powiem, złotymi zgłoskami. No zarówno ze względu na specyfikę tej trasy, to odjęcie Bukowca, ale dołożenie Stożka i Jezu. Chciałem powiedzieć Czantori, Stożka i Czantori. To jest taki bym powiedział idiom wręcz, czy związek frazeologiczny, Stożek i Czantoria, z racji Stożka właśnie w Beskidzie Śląskim, ale z racji oczywiście dołożenia Stożka i Włostowe, i Suchawy, Kostrzyny i tak dalej, no to ten początek do 30 km był trudniejszy niż zwykle. No ale oczywiście no, udało się go przejść solidnie. Natomiast no, później kwestie pogodowe też mocno się dały znaki. Te deszcze, te ulewy, no i plus właśnie z tą moją rezygnacją w Wiedlinie. Dymisja nie została przyjęta. Pan na punkcie kontrolnym, potem Monika i Adam w Wiedlince umotywowali mnie do tego, żeby iść dalej i faktycznie tę trasę pokonać. Faktycznie wtedy też się rozpogodziło, bo jeżeli by tak lało jak wcześniej, no to bym dalej nie poszedł. Ale poszedłem, jestem z tego bardzo zadowolony, naprawdę udało się po raz trzeci dzięki tym osobom tak naprawdę tę potrójną koronę wałbrzyską skończyć, no bo forma jako taka była bardzo dobra, no i nie było kryzysów, nie było jakiegoś tam nie wiadomo jakiego zmęczenia, jakiegoś bólu większego też takiego związanego z jakąś kontuzją. Także naprawdę bardzo fajna trasa, dużo bardzo ciekawych spotkań, rozmów i mam nadzieję, że ta, znaczy mam wrażenie, że ta społeczność nasza potrójnych koron rozrasta się i wzmacnia, można by rzec. No także tyle. No, ja oczywiście polecam każdemu, nie wiem czy każdemu, ale uczestniczenie w tego typu imprezach, a osobom, które były na połówce, jak najbardziej za rok, żeby się wybrały na całą potrójną koronę wałbrzyską, no ale oczywiście też na Beskidzką, która już za 2 miesiące będzie miała miejsce. Ja oczywiście tutaj w koszuleczce, która za Jedliną została, czy przed Jedliną została przemoczona totalnie, to jest ta koszulka z tego roku z potrójnej korony wałbrzyskiej. Pani na mecie mnie zapytała, dlaczego jestem w koszulce z Orlickiej. No właśnie, bo to była zapasowa koszulka. No, także naprawdę było ekstremalnie. Było ekstremalnie, ale też było bardzo fajnie. W ogóle cały też pobyt, bo ja wiadomo, sobie tam przejeżdżam dzień wcześniej, później wyjeżdżam dzień później. I tak naprawdę wszystko zagrało. No, wszystko było po prostu idealnie, więc życzyłbym sobie takich właśnie wyryb, zarówno w kontekście samej trasy, jak i całej otoczki podczas kolejnych tego typu imprez. Także dzięki wielkie za oglądanie. Standardowo poproszę o subskrypcję. No i co? No i widzimy się standardowo, jak to zawsze mówię, podczas każdej kolejnej wyrypy na kolejnej, czyli tym razem widzimy się na potrójnej koronie Beskidzkiej. Szykujcie formę
i do zobaczenia.